Siemaneczko, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Subnautiki i oczywiście bardzo wam dziękuję za wasze łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Dobrze, moi drodzy, trochę żeście mi w komentarzach naświetlili moje błędy, tak jest, błędy, które popełniłem, to znaczy się ta stacja skanująca surowce i tak dalej, ona powinna mieć włas. Ale najlepsze jest to, że ja używałem włazu, znaczy starałem się go zbudować, no ale świeci się na czerwono, myślę, no nie da się. Chyba będę musiał wytworzyć ten chip czy coś w tym stylu, nie? No ale się okazało, że nie, że po prostu to kolidowało jakoś tam z bliskością mojej tej po prostu pierwszej bazy, wiecie o co chodzi. No i mogłem to po prostu zrobić z drugiej strony. Także użyłem oczywiście tej stacji skanującej, pływałem sobie trochę tymi dronami z kamerą. W ogóle super sprawa, naprawdę coś genialnego. No i w ogóle mega to jest to, że magnetyt to ja miałem totalnie pod nosem, nie? Dosłownie, nie wiem, 10 metrów od mojej pierwszej bazy jest po prostu dziura, nie? W dnie i tam sobie płynę do jaskiń, w których tam pływają sobie węże i tam jest dużo magnetytu, no ja wiem, no Jaworski, gratuluję, nie? No ale dobra, udało mi się ogarnąć ten magnetyt, tak jest, stworzyłem sobie ulepszone te płetwy, przepraszam, lekka butla o zwiększonej pojemności. Nie wiem, o co chodzi z tym ograniczeniem ruchów, bo nie wiem, jakoś nie zwróciłem na to uwagę, czy ja po prostu przez tą butlę wolniej pływałem, czy się po prostu wolniej poruszałem. Trudno powiedzieć. Wiecie co? Nie znalazłem co prawda grzyba, tego fioletowego, który jest mi potrzebny do stworzenia aerożelu, ale sprawdziłem, jak on w ogóle wygląda. Wydaje mi się, że już go gdzieś widziałem i prawdopodobnie się na niego natknąłem, no ale to oczywiście do ogarnięcia. Dobrze, ja jestem przy tym wraku, który odkryłem ostatnio, to się chyba tutaj bodajże nazywa... Grzybowy las, jak dobrze pamiętam. Oczywiście, jak dobrze pamiętam. No i ten wrak byłoby trzeba, myślę sobie, tutaj kulturalnie zbadać oczywiście. Tak jest. O, jeszcze, o, kurde, latarka mi się trochę wyczerpuje, no ale dobra, jakoś to przeżyjemy. Dobra, tu będziemy to badali. Jestem ciekawy, co tu znajdę. No mam nadzieję, że pozostałe części, nie wiem, do cyklopa. Bo bym nie wzgardził, Jezu, żebym ja się tu nie zgubił, bo ja już widzę, że tu jest taki mętlik, że szok z tymi korytarzami, ale powinno dać radę. Tutaj gdzieś wyjdę, lecz nie wiadomo gdzie. Proszę bardzo, tu jakiś prąd. Co widzę? O, co moje oczy tutaj widzą? Fragment przekaźnika energii. Przekaźnik energii to już chyba ogarnąłem z tego, co wiem. Ostatnim razem, ale tytan się przyda. Tak jest, tytan się przyda, bo ja zauważyłem, że w ogóle przerobiłem cały tytan na sztaby tytanowe i jakoś tak sobie zbyt mało go zostawiłem. No ale z tym nie ma problemu, bo to jest akurat bardzo bardzo łatwy do zdobycia surowiec. Tutaj nie ma nic. Aha, dobra. Tu nam bateria padła, ale zaraz to zaradzimy. Dobra, czekajcie, ja przypłynąłem stąd. To w ogóle, ciebie nie zauważyłem, moja droga, chyba skrytko. Otwarta kasetka z danymi, wzmocniony skafander nurkowy. Ciężki skafander nurkowy z włókien syntetycznych. Popatrzmy, co ja to też ogarnąłem. Co to jest, przepraszam bardzo, co on... A, może on zwiększy w jakiś sposób moją obronę, może. Ciężki skafander nurkowy z włókien syntetycznych, który zapewnia 50% ochrony fizycznej oraz zwiększa szanse przetrwania w ekstremalnych temperaturach. O proszę! Kurczę, 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 no to jest bardzo fajne. Włókno syntetyczne ja chyba ogarniam, z czego można zrobić, bo już na to patrzyłem. Chyba z tej krwistego oleju czy jakoś tak. To się tam wytwarzało, no ale spoko, wzmocniony skafander nurka, bardzo chętnie, no będę mógł wytrzymywać no, wyższe temperatury, jaha, że tak. Oczywiście, że tak. Dobra, czy tu jest jeszcze coś wartego uwagi? Jest kolejny raz przekaźnik energii, ale no nie tego bym się tutaj co najmniej spodziewał, wiecie o co chodzi. Dobra, to przeszukałem, to sprawdziłem. Dobra, płyniemy do góry i... Czekaj, czy tu jestem w stanie spojrzeć? Tu bym gdzieś... O, czekaj, czy tam bym... No właśnie, czy tam przepłynę, czy też nie bardzo? Czy to jest taka skucha? Zaraz sobie butle zmienimy. Czekaj, to ja muszę wrócić. Zmienimy sobie butle. Teraz spróbuję po prostu wrócić. Byłoby to sensowne. Czekajcie, jak ja tu wpłynąłem? Aha, ten, dobra, tędy.
Teraz ni cholery nie pamiętam drogi powrotnej, także zobaczymy, albo przeżyję, albo nie. O, czekaj, tak, tu był długi korytarz. Tutaj, nie, dobra, tu jest chyba tylko jeden kierunek, tu nie ma rozgałęzień, jak mi się wcześniej wydawało. I teraz jestem... Gdzie jestem? Przepraszam bardzo, tutaj, o, dobra, tu jest wyjście. Zaraz się tu zatankujemy w Simofie i spróbujemy jeszcze ogarnąć. No, mam nadzieję, że tu jednak jest coś więcej trochę w tym wraku. On jest dość duży, mimo wszystko. Butle sobie podmienimy. Pompuj synek do pełna. Niestety ta lekka butla, ona nie ma większej pojemności. A szkoda. Myślałem, że ona będzie miała nieco większą pojemność, ale to niestety nie to. Czekajcie, dobra, to powiedzmy, że sprawdziłem. Rzućmy okiem, co jest tu. Co patrzymy? Patrzymy oczami oczywiście, żebym tu czegoś znowu nie przeoczył. O proszę, a to są drzwi, które mogę otworzyć, właśnie. To też jest ważna sprawa. Czekaj, dobra, teraz nie widzę, gdzie jestem. Czekaj, gdzie ja jestem? Dobra, a tam jest Simo, stamtąd przypłynąłem. Dobra, tu są te drzwi. To mogłem otworzyć. Co my tu mamy? Kompletnie nic. Fragment karabinu unieruchamiającego. A to, proszę Państwa, jest bardzo ciekawe. To będzie... Aha, dwie sztuki muszę zdobyć. Co ty, mój drogi, robisz? Ty będziesz chyba coś a la paralizator. Karabin unieruchamiający posiada łatwe do wymiany ogniwo energetyczne oraz spust, który może zostać przytrzymany, aby zwiększyć obszar działania i wydłużyć jego czas. Spowalnia szybko poruszających się mechanizmów. Dobra. Tymczasowego unieszkodliwienia organizmu w celach badawczych, zatrzymywanie potencjalnych zagrożeń podczas przemierzania niebezpiecznych miejsc. No, dobrze, bardzo fajnie, to takie rzeczy mi się podobają. No tylko, że jeszcze jakbym znalazł drugi element do tego, to w ogóle byłoby fantastycznie. Zaspawane drzwi, dobra, zaraz to ogarniemy, czekajcie, bo... co tu jest? Tu jest, rozumiem, że jestem pod wrakiem teraz. Tu by wypadało rzucić okiem. O, ty badaj. Nawet tu jakoś mogłem przepłynąć. No dobra, ale to chyba nie o to chodzi. O, nawet pani ryby się tu pojawiają. Ale nie, no dobra, tu nic nie ma. Na co ja patrzyłem? Na zaspawane drzwi, oczywiście, że tak. Zaraz sobie tu wyciągniemy spawarkę. Bo mam, oczywiście. Palnik laserowy. Bez tego sprzętu się po prostu nie ruszam z domu. W ogóle, co najciekawsze, totalnie, nie wiem, chyba 200 metrów od mojej bazy numer 1 znalazłem jeszcze jeden wrak. Co prawda nic ciekawego na nim nie było, bo tam były fragmenty pistoletów laserowych, czy palników, przepraszam, palnika laserowego, tak jest, to pozbierałem. Aha, czekaj, bo mi się chyba, no właśnie, widzę, że palę, ale chyba nie do końca. Dobra, palimy dalej, palimy. Dobra, zaraz będzie trzeba butle tutaj wymienić. Tu mamy prąd. Tu mamy, o, mamy tam chyba pada. Dobrze. Jest kasetka z danymi. Ulepszenie sens... A nie, to mi się wydaje, że chyba mam coś takiego. Albo i nie mam. Co nie zmienia faktu, że bardzo, bardzo fajnie, że to znalazłem. Tu jest... Ty jesteś fragmentem czegoś? Fragment światła LED. Aha, no to też już ogarnąłem, dobra. O, czekaj, co tu mamy? Bateria, no dlaczego by nie? Pewnie, że się przyda. To też się przyda, jasne, że tak. Tu mamy, czekaj, skrzynkę znalazłem. Tak, żebym zdążył do wyjścia, bo to ważne. Pobrane dane, karta. No dobrze. W czymś mi to pomoże, tylko jeszcze nie wiem w czym. Czekaj, te drzwi są nie do ruszenia. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Patrzymy jeszcze raz. Nie, no dobra, tu chyba byłoby wszystko. Czekaj. A nie, chwila, moment. A wyglądało, jakbym je mógł otworzyć, ale jednak nie mogę. Dobra, czekajcie, bo muszę stąd zmykać. Bo mi się zaraz utonie, a tego byśmy nie chcieli oczywiście. I gdzie wyszedłem? Tak, tu jest Simov. Dobra. O, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba prawdopodobnie przeszukałem, znalazłem wszystko, co tu było trzeba znaleźć.
Bo nie wydaje mi się, żebym coś ominął. No troszeczkę smuteczek wam powiem, wiecie, troszeczkę smuteczek, bo miałem nadzieję na jakieś ciekawsze rzeczy. No ale dobra, tak czy siak okej. Co tu jest? No właśnie, ten aerożel bym, kurde, wafel potrzebował, no. No nic, będę, na pewno muszę poszukać, poszukać tego grzyba. Z tego, co czytałem w internetach, on w ogóle jest praktycznie wszędzie. Rafa duża, mała, krwawy, las krwawych jakichś tam wodorostów, grzybowy las. Właśnie tu mi się wydaje, że to jest grzybowy las, no ale, no nie wiem, mogę się mylić, tak? Oczywiście, że tak. Czekajcie, dobra, ten wrak ogarnąłem. O co chodzi z tą kartą? Właśnie, bo miałem rzucić okiem. Tu nie, czekajcie, dane geologiczne. Może, o, pobrane dane. No nie, no karabin już przeczytałem. Co to jest? Karta. Transrząd, karta, federacja transsystemowa. Czekaj, co to w ogóle jest tutaj? Zasady transrządów. Aha, no bo to są dokumenty publiczne. No dobra, to będę miał do poczytania od taka ciekawostka. Tak jak mówię, no tu chyba ogarnąłem wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie widziałem, żeby gdzieś coś było jeszcze do znalezienia. Dobra, tam jest moja baza, ale to jest grzybowy las. Ja bym się tu rozejrzał. Może jakieś jaskinie, coś w tym stylu. Tutaj w okolicy ogarnąć, bo gdzieś tu musi być ten grzyb. Przynajmniej tak mi się wydaje, że go dobrze... O, te rekinuty. Właśnie, kurde, miałem zeskanować... Czekaj, ty jesteś kulawy, ty rekin, czy nie? Chyba nie, ale w ogóle... A nie, dobra, wyglądają tak samo, bo mi się wydawało. Muszę znaleźć rekina, który był pokryty tymi fioletowymi ciapkami, czy coś... fioletowymi, co ja gadam, zielonymi. Zielonymi ciapkami. O, poleciliście mi, żebym gościa zeskanował. Jezu, co... A, rekin, idziesz w cholerę. Ja muszę gdzieś odpłynąć i się naprawić. Tak sobie myślę teraz, ale... Patrzę, dobra, nic nie widzę. Gdzie? Co się stało? Aha, nie, dobra, bo tak się zastanawiam, co mi tu tak błysnęło. Skoczmy. Jest tu mój naprawiacz. O, narzędzie naprawcze, oczywiście, że tak. Dojedziemy z tym, żeby mi to nie wybuchło. Bo wolałbym tak daleko od domu nie zostać z niczym. Tam jest jeszcze jeden rekin. Dobra. Wyłącz to. Tak, dziękuję. Hyc. Okej. Dobra. Nie, z wami nie chcę gadać. Ja bym znalazł tak. Dwie sprawy. Grzyb. To po pierwsze. On jest, pan grzyb jest fioletowy i pan grzyb ma takie właśnie kropeczki fioletowe na sobie. Pisaliście mi oczywiście o tym, ale wiecie co, jak dla mnie, jak na to patrzę, to tu wszystko jest fioletowe, nie? Wiecie, o co chodzi. Co ja widzę? I to właśnie tak, on jest bardzo podobny do tego mózgo grzyba, czy jakbyś tam było. Ale jednak wygląda nieco inaczej. Czy widzimy tu jakiegoś rekina? No nie widzimy. Nie wiem, może bym zajrzał do jakiej jaskini. Czekaj, tu jest jakaś dziura w ścianie. Latarka, raz. Co my tu mamy? O, uranium. No dobra, czemu nie? Co tutaj było? Tu są rubiny. To było jajo stworzenia. Dobra, rubin zabiorę. Czy to mogę? Nie, dobra, tego gościa już ogarnąłem. Ciebie też znam, mój drogi. I wypłynąłem totalnie z drugiej strony. Okej. Dobrze. Co to było? To też było jaje stworzenia. Dobra, to popłyniemy teraz tutaj. Tam też gdzieś wypłynę. Tu jest łupek. Nie pamiętam, czy ja byłem w tej jaskini, bo po jakiejś tam chyba pływałem, tylko... Po której? Tuż to może wiedzieć. Z moją sklerozą to wiecie, jak to jest. Czekajcie, tu jest dużo niebieskich listków. Rubin się przyda. Co prawda, tak czy siak, nazbierałem ostatnim razem w głębinie sporo tych rubinów. Więc też nie ma paniki. No brakuje mi tylko tego fioletowego grzyba. Z opisu wynikałoby, że ten grzyb jest, kurde, po prostu everywhere. On jest wszędzie i tyle, nie? Ale jakoś tak, kurde, teraz powiem wam, jak płynąłem. W ogóle jaka akcja, nie? W ostatnim odcinku, jak płynąłem do tego miejsca tutaj, no to ja tam natrafiłem na jakiś taki wrak. No tam szału nie było oczywiście.
Ale najlepsze jest to, że totalnie naprzeciwko tego wraku znajdowała się kapsuła. Bodajże kapsuła numer 6. Tam nic z niej też sensownego nie było. Poza padem, tym, na którym pisało, że no tam, co się tam stało z tymi pasażerami tego, że jakaś głupia baba odpaliła flarę i to wszystko wybuchło, nie? No, nie, zajebiście. Także spoko. Grunt to przeżycie, wiecie jak jest, nie? Czekaj, dobra. Tak, tam mamy kapsułę. Okej. Do kapsuły nie chcę płynąć. Ja bym się tu rozejrzał. Tylko teraz tak, pytanie, w jakim kierunku się rozejrzywać? Może popłynę w tą. Totalnie. Czekaj, moja baza jest tam daleko. Dobra, czyli nie płynę w kierunku mi znanym. Ale kurde, miałem też poszukać tego rekina. A tu jest głęb. O, na przykład tu jest głęboko. To. O, jest pan rekin, ale ty jesteś zwykły rekin. Muszę uważać, żeby tu nie przedobrzyć. Jezusie Maryja, jak tu jest głęboko. Zaraz mi wybuchnie mój ten, Simow. Okej. No, czyli do badania takich głębin to zdecydowanie bym potrzebował. Potrzebowałbym. No, chyba tego kombinezonu. Do góry, synek. Bo mnie tu zaraz zgniecie. Dlatego byśmy nie chcieli. Ja totalnie nic nie widzę, no bo jest oczywiście noc, kurde. Tu jest głęboka głębina, o tyle wam powiem. Tam jest, czekaj, ty jesteś zwykłym rekinem. Ty też jesteś zwykłym rekinem. No jak na złość, kurde, wtedy tego gościa widziałem setki razy, a teraz go tu w ogóle nie ma ani pół, nie? Czekaj, ty jesteś zwykły, no dobra. Tam jest pan elektryczny węgorz. O, witam serdecznie. A tutaj żeśmy nie. Weź, spadaj, Franco. Tutaj nie byłem, a bardzo chętnie będę. Co to w ogóle jest za impreza tutaj? Ty, żebyś mi Simofa gościu nie zniszczył. Weź, wypad. Chwila, moment. Ile mu zostało? No, żebyś mi mojej biednej w ogóle mojej łódeczki. Kurde, no wiesz co? Wstydu nie może rekin. Dobra, mam nadzieję, że jak mnie tu nie ma, to mi go nie będą atakować. No przynajmniej miło by było. Ty, hello w ogóle. Dym, co to jest? Jest jakieś pole, kurde, tutaj. Dym, siłowej. Ja, ale jezior, no. Tego to się szczerze powiedziawszy w ogóle nie spodziewałem. Co tym bardziej zaostrzyło mi tutaj apetycik. Gdzie też Jaworski w las? Tu coś jest fajnego na glebie. To będzie zeskanować trzeba. Czy to mogę zeskanować? Guzik, nic nie mogę skanować. No to aż by się chciało, żeby to było zeskanowane. Ty no, kurde, wafel, gdzie ja wszedłem w ogóle? No ogólnie spoko, no bo jest tu tlen, więc mogę sobie tutaj pospacerować. No i to jest bardzo fajne odkrycie. Tylko jakby mi ona jeszcze coś mówiło, to odkrycie, to już w ogóle byłoby genialnie. I przede wszystkim, kto to stworzył, tak? Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Może latarka? No, w sumie tu jest tak czy siak, jest wystarczająco. A, nie mogę tutaj wejść za stromo, dobra. I tak tu jest wystarczająco jasno. No, wydaje mi się, że tak. Wezmę skaner w razie czego. Ty panie, tu jest w ogóle jakaś brama. Tym. Portal obcych. O, shit happens w ogóle. Dawaj, pewnie, że skanujemy. Ja się chcę dowiedzieć, co to jest. Pobrane dane. Zmierzona funkcja tej struktury jest niejasna. Teorie o funkcjonowaniu. Funkcja ceremonialna lub religijna. Zastosowanie przemysłowe. Zaawansowana sieć transportowa. Podsumowanie. Wymagane są dalsze badania. No też mi się tak wydaje. Czy to coś wniosło do mojego życia? No chyba nie za bardzo wiele, z tego co widzę. Czy ja tu coś mogę wymacać jeszcze? Obejrzymy sobie to. No chyba nic tu z tym nie mogę zrobić, tak? Ktoś tam się dowiedział, kurde, no i fajnie. Ale super. Super, że taki element tu jest wprowadzony. Wiecie co? Takiego elementu brakowało mi właśnie w Planet Crafterze. Ja o tym mówiłem.
Nie wiem, tam były jakieś update'y, ale nie wiem, czy devowie coś zrobili w kierunku tego, właśnie, żeby to rozwinąć. Coś tam z kosmitkami, jakieś ciekawe rzeczy. Tam jest w Planet Crafterze, z tego co pamiętam, jedno miejsce, w którym jest tam jakaś taka ściana, jakby obcych, czy coś w tym stylu, ale nic się tam nie działo, nie? Właśnie tego im brakowało. No ten portal, no powiem wam, sorry Winnetou, ale to robi mega robotę, nie? Kurde. Ja myślałem, że ja sobie tak spokojnie pływa, wiecie, eksplorował i tak dalej, a tu taki psikus, panie, tu jakieś obce były, starożytny artefakt i w ogóle, ale fajne miejsce i na szczęście, a jest, uwaga, na szczęście, pan Jaworski zabrał ze sobą radiolatarnię. Tak jest, wrzuciłem sobie je do Simofa, także zaraz sobie oznaczę to miejsce, ale czekajcie. A nie, dobra, to się przechodzi tędy. Myślę, że jeszcze jest jakiś inny kierunek. Zaraz sobie to tu, panie złoty, oznaczymy. Proszę mnie tutaj, o, tak, dziękuję bardzo. Tu, o, jeszcze łupek przy okazji dostanę, tak? Nie, ty jesteś piaskowcem. Chodź ze mną. Proszę bardzo, jest radiolatarnia. Jest, świetnie. I ty, moja droga, będziesz sobie tu. O, tu będziesz. Podnosić nie chcę. Aha, ja bym cię chciał edytuj nazwę. Tak, i nazwiemy cię na portal. No, a żem to wpisał. No, co ja to. Co się stało? No, dobra, teraz działa. Ok. Okej, okay. Mamy, jest, portal obcych, fantastycznie, super, bardzo fajnie, że znalazłem to miejsce, na razie to nadal nic nie wniosło do mojej egzystencji, chociaż ciekawość tutaj oczywiście wzrosła. Aha, tak, głębiej to ja płynąć nie mogę, przynajmniej nie Simofem, tak? Mógłbym sobie tam nieco popływać, popływać normalnie, ale bym sobie, chyba sobie to odpuszczę, wiecie? Bardziej wolałbym znaleźć wcześniej tego grzyba. Ten grzyb, aerożel ogarnąć. Jak ogarnę aerożel, to już będziemy fajni. Już będę miał pancerz. I jak będę miał pancerz, to już w ogóle będzie mega impreza. Wtedy będę, przynajmniej mam nadzieję, że będę mógł badać głębsze głębiny i masło maślane. Schodzić na większą głębokość, tak? Przynajmniej z jakimś sprzętem, bo pływałem też, robiłem jakąś małą eksplorację wokół swojej tej pierwszej bazy. No i natrafiłem na tego dużego lewiatana. Nie wiem w ogóle skąd on się wziął. No oczywiście spieprzałem ile się tylko dało, bo im prawie Simofa zniszczył. Co było trochę słabe z jego strony. Straszny wandal. Cóż mogę rzec. Wiecie co, ja chyba w tym miejscu, kurde, nie znajdę tego czego szukam. Tu jest chyba jakaś jaskinia, albo i nie. Zaraz zobaczymy. Czy to jest po prostu... Nie. To jest po prostu dziura w ziemi i tyle. A co to za dzika ryba jest tutaj? Co to? Przepraszam bardzo, czemu się ta ryba tak świeci? Nie, no przecież to jest zwykły ten pływak, czy jak mu tam było. Dziwne to było. Tu widzę jakieś rubiny, no fajnie, tylko że no panie, grzyba jak nie było, tak nie ma. Znowu w coś uderzyłem, tylko nie mam pojęcia w co. Aha, w ciebie, rekin. Super. O, kolejna transmisja radiowa. To też to będzie trzeba ogarnąć, jasne, że tak. Dobra, tu jest za duża głębokość, wiecie co? O, tu jest jakiś w ogóle wulkan. Nie wiem, chyba go wcześniej nie widziałem, tak mi się wydaje. Gdzie, czekajcie. O, ja jestem pół kilometra już od kapsuły. Dobra, płynę z tego miejsca do mojej bazy. Popłynę w miarę możliwości blisko dna. O! Przepraszam bardzo, co odkryto i gdzie? Co to miało w ogóle znaczyć? Co to jest w ogóle za informacja? Czy to jest informacja na temat tego portalu? Nie, ale tu za to mamy dużego pana Lewiatana, z którym raczej się witał nie będę. Żegnam ozięble. Podejście numer 2. Spieprzamy do bazy. W miarę blisko dna, żeby się rozglądać za tym grzybem. O, proszę bardzo, znowu Jaworski coś znalazł. No, przerwa w ewakuacji. A cóż my tu też mamy? Co to jest? Czy ja tu umrę? Niekoniecznie, ale jest tutaj tlen. Dobrze, to mnie już mega w ogóle zaintrygowało to miejsce. Czekaj, nic mnie tu nie chce zjeść w okolicy? Niekoniecznie, dobra. W
wciąga i... co to w ogóle jest? Czy tu coś jest? No ja, dobra, ja sobie mogę tutaj zejść nieco na dno, poniżej 300 metrów. Rzućmy okiem z innej perspektywy na to. Coś tu mamy. I tam też coś jest. Jest! Chłopanie, kolejny wrak. No mistrz świata. Fragment silnika cyklopa. No świetnie. Ja, skanuj to latarką. Świetny pomysł. Bardzo dobry pomysł. Dawaj. No dobra, i jeszcze jeden kawalątek i jesteśmy w domciu. Czekaj, mam tą butlę za sobą. Mam tą butlę. Ja sobie tam podpłynę Simofem, to na pewno. I kolejna radiolatarnia tutaj będzie. Ale co jest tu? Co my tutaj mamy? Co ja znajdę w ogóle w okolicy tego wraku? O, to już jest fajnie. Co tu mamy? Zbiornik na obce formy życia. No okej. Tego nie znałem, wiadomo, przydać się może. A, mogę sobie takie zrobić... własny, jak to się nazywa? Nie aquapark. Jak się nazywa miejsce? Takie, wiecie... Zoo, tylko że z wodnymi zwierzakami. No ja sobie przypomnę, spoko, ja sobie przypomnę. Ja sobie przypomnę, chyba. Jak to się nazywało? O, fragment silnika cyklopa. Witam serdecznie, dobra. Już wiem, jak zrobić silnik cyklopa. Super, super, super. Jeszcze bym zobaczył, jestem bardzo ciekawy, czego ja potrzebuję do tego silnika cyklopa. Kombinezon Brown. Schemat silnika. No dobra, a czemu mi się nie wyświetla... Czemu mi się nie wyświetla, z czego ja go mogę zrobić? No dobra, pewnie przy stacji pojazdów, jak rzucę okiem, to pewnie będzie. 30 sekund, czekaj, a co ty jesteś? Fragment reaktora jądrowego, o proszę bardzo. To brzmi ciekawie. Ty, no nie gadaj... A, bo już myślałem, że go mogę od razu zrobić. Nie, nie mogę. Będę potrzebował jeszcze dwóch części. Spokojnie, panie, ma tu jeszcze jedną butlę. Także bez paniki. Fragment silnika cyklopa, no to akurat już nie potrzebuję, ale dobra. Butlę podmienimy, cyk. Dobra, tytan się zawsze przyda. Jezu, no patrz, a tu jest silniku cyklopa, panie, po sam sufit, nie? No ja bym teraz wolał tą osłonę cyklopa. To też jest fragment silnika, jak mniemam. No oczywiście, że tak. No tu jest, widzę, dużo rzeczy. O, ale jest reaktor jądrowy. Mam uranit, co prawda, i wydaje mi się, że on będzie potrzebny do tego. A ty jesteś fragment silnika. Ty też jesteś fragmentem silnika. Dobra. A to ramię jest czym? Fragment ramienia wspinaczkowego kombinezonu Brown. O, proszę. A to tego nawet nie wiedziałem, że coś takiego mogę znaleźć, ale mogę. I muszę znaleźć dwa takie elementy. No kurde, wafel, fajne miejsce. O, widzę jeszcze tak, 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 tak. Ale ciekawe, czy ja dopłynę z powrotem. To jeszcze sobie zbadamy i lecę do... No, dawaj, hit. To już umiem. No, 260 metrów, a powinno dać radę, żeby tam dopłynąć. W końcu mam ulepszone płetwy, więc raczej powinno to dać radę. Super, mogę zrobić jakieś te ulepszone ramiona kombinezonu Brown, tylko muszę znaleźć tego fioletowego grzyba. Wydaje mi się, że ja byłem... Kurde, chyba nie dopłynę, coś mi się wydaje. No, tak, Jaworski, no dalej se to było trzeba postawić. Może od biedy jakoś, kurde, dociągnę ledwo, bo ledwo... Nie, ni cholery. Nope. Utonąłem sobie fantastycznie. Ale chyba się pojawi w bazie, z tego co kojarzę. Tylko właśnie tam jest jedna ciekawa rzecz. O, teraz to przy okazji sprawdzę, bo raz mi się oczywiście umarło. Chciałem sprawdzić, bo chyba się coś traciło z ekwipunku. Traciło się coś, czy się nie traciło? No tak, straciłem cały tytan. Mam co prawda jeden rubin. Nie wiem od czego to w ogóle zależy. No ale dobra, są schematy, no, to jest ważne. Co prawda będę musiał płynąć 2 km po Simofa, ale to jest do zrobienia. To jest oczywiście do zrobienia. Co chciałem sprawdzić? Co to jest? Ulepszenie sonaru.
No to są ulepszenia, to na razie. No i to jest śmieszne. Pomieszczenie wielofunkcyjne. Wydawałoby się, że powinno być odkryte przeze mnie w pierwszej kolejności. No ja się domyślam, że raczej tak. Ale to się jeszcze zobaczy. Czekajcie, właśnie, ja miałem chyba jakieś baterie jeszcze zużyte, to je tutaj wrzucę. Tak, o, ty idziesz tutaj, a ty idziesz ze mną, dobra. Rubiny miałem tu. Ta jest, ale tu już oczywiście mam pełne. O, benzan. Tak jest. Z benzanu robi się właśnie to włókno. Chyba to syntetyczne, jak dobrze pamiętam, coś w tym stylu. No ale to tak, mówię, to poulepszam tak czy siak przy okazji. Jak ja mam daleko. To tam chyba coś płynęło, albo i nie. A nie, spoko, myślałem, że 2 km to tylko 1,7 km. Spoko, na pewno to ogarnę Seaglightem. Tam się jakoś dokulam, chociaż tak czy siak nawet mógłbym sobie powierzchnią płynąć, to nie ma problemu. Spoko, że nie ma jakichś większych konsekwencji śmierci tutaj. Nawet dobrze. O, witam serdecznie, tak jest, w miejscu ogarnąłem to, tak, zrobiłem sobie te ulepszenia. No mówię, znalazłem magnety, to hura. W ogóle to pływanie tymi kamerami to jest super sprawa. Naprawdę, naprawdę mega. Świetnie się po prostu bawiłem przy tym, szczerze ma powiem, nie? To jest, aha, ta kamera akurat jest niedaleko. Tylko czekajcie, nad czym ja się zastanawiam? Aha, już wiem, bo też kliknąłem sobie, żeby mi wyszukiwało rudę miedzi. I wyszukało mi tam chyba gdzieś jedną, która kiedyś mi tam spadła i ona sobie leżała i tak dalej. Ale to przecież trzeba kliknąć łupek i tak dalej. Później w ogóle odkryłem, że tam jest kilka stron w ogóle tego, co mogę wyszukiwać, no ale doświadczenia, doświadczenia, jeszcze raz doświadczenia. Dobra, ty sobie zostaniesz tu, nad tobą jeszcze pomyślę, co z tobą zrobić. Ogólnie spoko. Naprawdę. Brama obcych to brzmi naprawdę zacnie, nie? Aha, i o czym mówiłem, o jaskini z magnetytem, nie? Tutaj. To jest mega, nie? Tam na dół, jak się wpłynie. Tam całkiem na dół można właśnie wpłynąć po. To jest jaskinia magnetytowa i tak dalej. Boże, ja sobie się, kurde, wafel, ja za tym chodziłem. Myślę, gdzie magnetyt? Głębiny tam, kurde, pływam, sprawdzam, co ino, panie, szogi, niedowierzanie, a. Dupa, nie? Zajebiście. Dobrze, jest to ogarnięte. Na pewno, tak jak mówię, muszę wrócić po Simofa. Pozbieram chyba jeszcze te rzeczy, zrzucę okiem, co jest w tym wraku. To na pewno. No i muszę poszukać tego grzyba. Totalnie muszę poszukać tego grzyba, żeby stworzyć aerożel, żeby stworzyć kombinezon Pawn, bo bez niego widzę, że tu już będzie bieda. W ogóle Cyklop to już tam swoją drogą. Zastanawia mnie trochę kwestia tego, że ja już kiedyś znalazłem do cyklopa, właśnie reaktor jądrowy, kurde, jeszcze jednego elementu, ja do cyklopa znalazłem jedną osłonę, jedną część, przepraszam bardzo, nawet jeden fragment, o, schemat kadłuba, nie pamiętam, gdzie go znalazłem, zastrzelcie mnie po prostu laserowo dzidą, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja to znalazłem, no ale tak czy siak poszukać tego będzie trzeba. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku to oczywiście byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i jakiegoś subeczka też bym prosił. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.